Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, a to jest kolejny odcinek z Age of Wonders 3. Dzisiejszy odcinek zapowiadał się wam, powiem, bardzo ciekawie, aczkolwiek jesteśmy na terytorium wroga. Jesteśmy na terytorium wroga, ale jak widzicie tutaj tą właśnie armię, tutaj taki motylek lata, to są takie dziewczynki ze skrzydłami. I podpisaliśmy z nimi pakt, mogliśmy po prostu powiedzieć, że chcemy z nimi wojnę, wtedy moglibyśmy wkroczyć i byśmy z nimi walczyli. Ale my jesteśmy tymi dobrymi i wkroczyliśmy na ich teren i teraz oczywiście będziemy chcieć dla nich wykonać zadanie, ponieważ one postanowiły, że jeżeli chcemy wkroczyć na ich teren, to musimy wykonać dla nich zadanie. Tak też postanowiliśmy i tak też zrobimy i udamy się w kierunku naszego celu. Musimy tutaj się udać. Okej, no jak widzicie, to jest tutaj ta armia właśnie. I zobaczmy, co tutaj mamy. Ork Męczennik. O jeny, morale bardzo wysokie. Lubią pustkowia. Ork Siepacz. Klasa 1 Ork. Klasa 1 Ork. Piechota. Ranga. Rekrut. Zero Expa. Ork Wybraniec. No jeny. Powiem wam, że no robi się groźnie. No i chcę zwrócić uwagę na to i zobaczyć, że oni są w zamku. A my nie mamy żadnych po prostu... żadnych możliwości ataku zamku, tylko po prostu żołnierze. Mam nadzieję, że wyjdą po prostu z zamku na pole, więc tego się po prostu spodziewam. A więc to jest armia tego gościa, który nam wypowiedział walkę. No to walka oczywiście manualna. I zobaczmy, co nas po prostu czeka tutaj. Aczkolwiek, no, dzieje się tutaj naprawdę... No i jest tak jak myślałem po prostu, że są w zamku. Mam nadzieję, że te drzwi jakoś się da, czy tą bramę jakoś się otworzy. Aha, oni wykonują ruch. Aha, pięknie, dobra, wyszli z zamku. Fajnie. No, i bardzo ładnie. Tak. Więc którego by tu ukarać najpierw, co? Was, ork wybraniec, 60. 37. Są jakby najsilniejsi, wam powiem, w stosunkach właśnie życiowych. Ale znowu tak byłoby fajnie zaatakować, żeby już ich osłabić na start. To wiecie, chyba tak właśnie też zrobię. Chyba że się nie będzie dało po prostu zaatakować czempionem. Możemy? No nie możemy, więc po prostu formację ułożymy lepiej. Tak, zrobimy tych tutaj. Nie możemy, okej, okay, dobra, spoko. Nie przyjmuję się tym, bo tak też miało być, tak też to miało wyglądać. Was tutaj. Oczywiście magowie. Tutaj. Łucznicy. Tutaj. No i nasz czempion. Rzecz jasna. Fajnie byłoby chyba tu osłaniać tyły, oczywiście, bo on jest najważniejszy, my nie możemy go stracić. No i teraz możesz coś zrobić? Rzucanie zaklęć, chociażby tym. A jednak możesz, tak? Możesz. No to spróbujemy, co? Dobra, niech będzie. Chociaż... Dobra. Raz, dwa, trzy, dziś obiadu nie zjesz ty. Dobra, oni. Okej, pięknie osłabieni, jak widzimy. No i walka przeciwnika teraz, tura niech będzie. Zakończmy turę. Ale się boję. Okej, podeszli. Dobra, dostaliśmy tam coś. Mosz, pięknie. Widać, że ci latający są bardzo silni tutaj. I jakby nie mówić, to po prostu łucznicy. Raz zaatakujecie ich najpierw. Dobra, jak was tam z życiem? No 42. Dobra, no to może... może wy. Co? Nie no, za blisko, tak?
Nie. Co mam uczynić? Nie wiem. Naprawdę. Wy tutaj? Tak myślicie? No oni odpowiedzą też 3 razy. Niech będzie. Oż pięknie, wyrżnęli nam armię tutaj. No i teraz już nam na atak nie odpowiedzą, na szczęście. No i ktoś jeszcze by mógł zaatakować? Myślę, że tak. Myślę, że champion by fajnie zaatakował. Bez żadnej odpowiedzi. Pięknie, dobra. Więc ta praktycznie najpotężniejsza armia już... Nie atakujemy ich wręcz. Widać, że są strasznie potężni. Okej, tutaj możemy. Okej, możemy tutaj. I teraz będzie fajny atak. Dobra, bardzo ładnie. No i chyba nigdy już za bardzo i tak nic nie może zrobić, nie? Okej, zakończę tą turę. Ach, champion uszkodzony. No nie, wyrżnęli tutaj mi armię? Niedobrze, ale i tak macie mało życia, więc mam nadzieję, że to jakoś się uda wymknąć pod kontroli. Czy to może wy? Tak. Dobra, bardzo ładnie. Champion, delikatnie cię cofniemy. Tak, rzucanie zaklęć. Rzucenie magii. Ruchom cel. A to co to jest? Rozstrzeszenie magii, zaklęcie boja. Nie, to myślę, że użyję. Dobra, bardzo ładnie dostaliście tutaj w miarę dobrze. Teraz łucznicy. No i bardzo ładnie. Okej. Udało się, więc fajnie. Myślę, że chyba tak, no... Mogę zrobić to lepiej. Myślę, że mogę zrobić to lepiej. Zdecydowanie mogę to zrobić lepiej. Okej, wróżki tutaj nam dziękują, oczywiście. Zamknij. Okej, zdobądź polski zamek ukończone. Parę tygodni temu Gamblak budował na północy fort. Oczywiście tutaj nie będziemy czytać, aczkolwiek to jest niepotrzebne. No i cóż, no idziemy dalej, tak? Tutaj mamy nasze tutaj przyjaciółki, właśnie to są te muchomorzanka. Nie będziemy ich atakować przecież, są po naszej stronie oni są. Czy my możemy ich wziąć? Aha, to są teraz oni po naszej stronie, czyli okej, możemy nimi sterować. W sumie to możemy teraz, wiecie co? Udałbym się w kierunku naszego tutaj miasta uzupełnić nasze zapasy, po prostu wojskowe, aczkolwiek... jakby po prostu nie mówić... no, jest niebezpieczeństwo wyruszać w pole w taki bój. Po prostu bez jakiejś lepszej, większej... jednostki. O, tutaj się udaj. Dobra, no i nie wiem, czy łucznika... Kogo by tutaj zainwestować, co? Mamy tak, no champion nasz. Tutaj mamy wysoki elf, łowca potworów. Oni są bardzo dobrzy. Wysoki elf, kapłan burzy. Okej, mamy tutaj łuczników. Myślę, że tego starego tutaj zainwestujemy w naszą armię, aczkolwiek jest dobry. Ogólnie pisaliście w komentarzach, że popełniam duże błędy. Ja to rozumiem, wiecie, ja się dopiero uczę. Tak, i myślę, że teraz szermierz. To jest ten lepszy, czy ten jest? Chyba ten jeden. Okej, sobie tego zainwestujemy. I sobie jakiś tutaj punkt, właśnie... laboratorium zrobimy. Generuje dodatkowo 10 koszt. Palisada, magazyn. Wyprodukuj magazyn miasta. Koszary, dom budowniczy, strzelnica. Wiecie co, ja sobie wysoki tutaj F to produkuję teraz.
następne. Tak, to nam po prostu umożliwi postawienie nowej osady. Osadki. Okej, okay, i wyprodukowano to. Tak, ciebie sobie tutaj oddalimy. W kierunku tutaj właśnie. Widziałem, że tutaj jest kilka fajnych surowców. I szczególnie, że nasza wieżyczka tutaj jest. Dobra. Aczkolwiek teraz... tak. Ty dołączysz do mnie. Okej, okay, tutaj dołączysz. No i kolejna tura. Aha, no czemu ty nie idziesz? Nie jesteś tak inteligentny, żebyś szedł podczas... który... gdzie jest nasza już? Dobra, to mogłem naszym zresztą czempionem, naszą drużyną, przedostać się. Aczkolwiek... Nie stało się nic złego, gdy po prostu... tak, ty teraz też się udasz. Nam... Tam w sumie moglibyśmy, tutaj też. Chyba wiecie co, tu się udamy. Tak, póki co tutaj. Cóż się stało, co? Jagoda pośpiechu, całkowicie odnawia odwiedzające jednostki, dodaje plus 5 do jakiegoś tam... pomieszczeniu na ziemi, twoje królestwo odnawiane, 1/3. No ekstra, okej, okay, bierzemy. Tędy iść czy tędy? Już nie wiem. Chyba tędy, wiecie. I co my tutaj mamy? O, ork szturmowiec. Ork czarny rycerz. No, robi się groźnie, wam powiem. Zobaczmy, co słychać u nas tutaj. Aczkolwiek możemy wyprodukować... No chyba tak byłoby dobrze. Ale znowu... Dobra. Nie, tak. Okej, okay, tak zróbmy. Okej. Okay. No i produkują nam tutaj. Oczywiście. To trochę potrwa. Tam nie możemy iść za bardzo. Okej, okay, rozumiem. Tu jest nasze główne miasto. Fajnie, dobra. No i co mamy tutaj więcej? Może mi się uda właśnie tutaj, ale nie jestem przekonany. Drakon prosi o pomoc. Sunder, dobrze wciąż żyjesz. Nazywam się Reskar i wychodziłem w skład rady. Thanis powiedział mi, że cię tutaj znajdę. Błagam o pomoc. Gamblak oszalał. Dasz schronienie głupce uchodźców? Pomogłem im uciec, kiedy Gamblak spalił ich miasto. Zgoda oczywiście. Dziękuję, że im pomogłeś. Możesz im powiedzieć, co się stało? Wiesz, co się stało z Thanisem? Masz jakieś przydatne informacje? Dobra, widać, że tutaj... Okej. Okay. To czyżby byli nasi? Hej, okej, okay, czyli to są nasi, tak? Rozumiem. Dobra, co my tu... Aha, tutaj jest też to, spoko. Tu jakieś miasto też widzę. Dobra, to udajmy się, myślę, tam. Widziałem tam jakiś koleś, jechał. Oczywiście to nie był nasz. Eldust zyskuje 847 ludzi. Reskar, kiedy znajdziesz się w pobliżu właści Gamloka, powinniśmy zachować ostrożność. Potrafi on rzucać czary w granicach swego pola widzenia. Kiedy uciekałem, najbardziej obawiałem się właśnie jego magii. Dzięki. Oho, epa zaczęła, jak coś tam idą. No to mnie trochę niepokoi, szczerze wam powiem.
Zaj przejście ukończone. Trzeba przedostać się do Gamblaga. Muszę znaleźć ciało Tchanisa, żeby prowadzić mu godziwy pogrzeb. Sadzawka jest wpisana w prastare tradycje wysokich elfów, więc trzeba ją odbić. Wyruszmy na wschód i znajdziemy przejście. Okej, kolejni ludzie. Aczkolwiek niepokoi mnie perspektywa tych tutaj. Naprawdę, boję się trochę o nich tutaj. Mam nadzieję, że nie wbiją tutaj się na terytorium nasze. Okej, patrzcie, tutaj jest nasz teren już, tak się fajnie powiększył. I zobaczmy ogólnie, jak wyglądać będzie nasza armia tutaj. Jeden łucznik. Tak, ty tutaj do niego dołączysz. I produkujemy... tak. Tutaj. Tych dwóch elfów, tutaj te dwie jednostki, również tutaj. No i mamy taką niezłą armię elfów, tak bym powiedział. Aczkolwiek, no, jest groźnie, jeśli chodzi o elfy tutaj. Wysoki elf łucznik, szermierza, myślę, że jeszcze szermierza tutaj stworzymy. Tak, ale noga ścierpa, ojany. Dobra. No i co, kogo... Okej, niech się produkują w sumie. To zamkniemy sobie tutaj. Dobra, no idziemy sobie tutaj do naszego. Gdzie jest nasz? To jest nasz? Nie. To jest... Co? Aha, to są nasi, spoko, fajnie. Fajnie, okej. Okay. Ogólnie jakie teraz jest nasze zadanie? Bo nie wiem do końca, nie mogę ogarnąć. Zakład miał, wybierz umiejętność do zbadania. Szybki sus. Przywraca wybranej jednostce właśnie 10 oraz 50 przyspieszenia. A niech będzie. Okej. Okay. Wybierz produkcję. Aha, czyli możemy teraz sobie produkować w tym tutaj miejscu. To jest takie nasze miasto jakby też. Krąg muchomorów. Co to nam da? Wyprodukuj krąg muchomorów, odblokowujesz produkcję muchamorze. Muchamorzanek. Wyprodukuj czarowisko wróżne. Twoje jednostki stacjonarne w tym stolicy otrzymują premię plus 4. Towary, zbóż tutaj. Myślę, że sobie na pierwszym miejscu postawimy to. Tak. I następnie jakąś tutaj armię w postaci jednorożca i jaskrowianki. W przypadku, gdyby nas chcieli zaatakować. Oczywiście. Koniec. Dobra. I zakład miasta Beram. Tutaj, tak? Tak to wygląda. Fajnie, dobra. Spoko. Dobra. Tutaj widzimy, że właśnie na naszym terenie znalazły się te kopalnie. W takim przypadku my z nich korzystamy. Po prostu mamy z nich dochód. Tutaj mamy dochód 10 zł, tutaj również 10 zł, a tutaj mamy dochód 15 tego jakiegoś, nie wiem co to jest, tylko jakieś, nie wiem, kryształy, coś w tym stylu. Okej, okay. I myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się powoli z wami żegnam, aczkolwiek odcinek dobiega końca, mam nadzieję... O kurde. No nieźle. Mam nadzieję, że nie będzie nam przyszło z nim walczyć. Aczkolwiek nie mam przyjemności, nie mam ochoty. Dobra. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!